Dzień głośnego czytania. Nazywam się Kuba Sowa i przeczytam Państwu kawałek książki Ewy Hryszkiewicz Przegrana czy wygrana. Nie jestem typem sportowca, w sumie to najlepszy jestem w szachy, ale mój przyjaciel Antek to co innego. Od dawna marzy o sportowej karierze, kolekcjonuje karty z piłkarzami, świetnie jeździ na rowerze, a ostatnio zabrał się za bieganie i naprawdę idzie mu coraz lepiej. Widziałeś, Piotrek zawołał uradowany Antek w poniedziałkowy poranek i pociągnął mnie na korytarz. To coś dla mnie, pokażę Julkowi, na co mnie stać. Dodał z zaciętą miną i postukał palcem w zawieszoną na tablicy ogłoszeniowej planszę. Spojrzałem na kolorowy plakat z napisem Szkolna Olimpiada Lekkoatletyczna. Jasne, uśmiechnąłem się. To super szansa na pokazanie, kto jest najlepszy. Będę ci kibicować. W głębi serca jednak poczułem niepokój. Julek to nasz wspólny kumpel. Jest świetnym sportowcem. Mało kto potrafi go dogonić. To wszystko wydarzyło się w poniedziałek. A dziś, czekając na sygnał do startu, czułem, że serce bije mi tak mocno, jakbym to ja miał uczestniczyć w wyścigu. Co będzie, jeśli Antek przegra? Pewnie skończą się wspólne szaleństwa na przerwach. Antek przecież nie będzie chciał się z Julkiem po takiej porażce bawić. Szkoda, bo w sumie Julek to fajny chłopak i ma takie zabawne pomysły. Lubię go tak prawie jak Antka. No może odrobinę mniej, bo w końcu z Antkiem znamy się od zerówki. Razem gramy w piłkę, razem wyjeżdżamy na obozy. Spojrzałem na skupione twarze przygotowujących się do startu kolegów. Za chwilę wszystko stanie się jasne. Zamknąłem oczy i zacisnąłem kciuki. Rozległ się gwizdek i chłopcy ruszyli. Wokół mnie wszyscy przeraźliwie krzyczeli, dopingując zawodników, a ja nie mogłem nawet się poruszyć. Z przerażeniem patrzyłem, jak Julek powoli wysuwa się na prowadzenie i w końcu minimalnie wygrywa z Antkiem. Zamarłem, czekając, co się teraz wydarzy. Dzień głośnego czytania. Nazywam się Amelia Klepacz i przeczytam Państwu fragment książki Dzieci z Bullerbyn. Nazywam się Lisa. Jestem dziewczynką. To chyba od razu widać. Z imienia. Mam 7 lat i wkrótce skończę 8. Czasem mama mówi, jesteś dużą córeczką mamy, możesz więc chyba dzisiaj wytrzeć naczynia. Czasem zaś lasce i bosce mówią, takie brzdące nie mogą się z nami bawić w Indian, jesteś za mała. Dlatego też zastanawiam się, czy właściwie jestem mała, czy duża. Jeśli jedni uważają, że jestem duża, a drudzy, że jestem mała, to pewno jestem w sam raz. Lasse i Bosse to moi bracia. Lasse ma 9 lat, a Bosse 8. Lasse jest bardzo silny i umie biegać o wiele szybciej ode mnie. Lecz ja umiem biegać tak szybko jak Bosse. Czasem, gdy chłopcy nie chcą, żebym szła z nimi, Lasce przytrzymuje mnie przez chwilę, gdy tymczasem Bosce biegnie naprzód. Potem Lasce puszcza mnie i leci jak strzała. Siostry nie mam, to wielka szkoda. Chłopcy są tacy nieznośni. Mieszkamy w zagrodzie, która nazywa się Środkowa. Nazywa się tak dlatego, że leży pomiędzy dwiema innymi. Tamte zagrody nazywają się Północna i Południowa. Wszystkie trzy położone są obok siebie. W zagrodzie południowej mieszka chłopiec, który ma na imię Ulle. On nie ma wcale rodzeństwa, lecz bawi się z Lassem i Bossem. Ma 8 lat i też bardzo prędko biega. Natomiast w zagrodzie północnej mieszkają dziewczynki, dwie. Co za szczęście, że nie są chłopcami. Nazywają się Britta i Anna. Britta ma 9 lat, a Anna tyle co ja. Obie lubię jednakowo.
może tylko trochę bardziej Annę. Więcej dzieci nie ma już w Bullerbyn. Tak się nazywa ta wioska. Jest to bardzo mała wioska. Tylko 3 zagrody. Północna, środkowa i południowa. I tylko 6 dzieci. Lasse i Bosse i ja. I Ulle i Britta i Anna. Dzień głośnego czytania. Nazywam się Wojtek Kogut i przeczytam wiersz pod tytułem Małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz, nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szóst do wanny. Dalej kurki kręci żwawo, w lewo, w prawo, z góry, z dołu, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, nie braj, małpa myśli w to mi graj. Hejże kozły, nurki, zwroty, figle psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepło, coś za wiele, trochę nadto, ba, gorąco. Fraszka, małpa nie ciele, sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu piecze, nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż, w trpy, aż pod progi. To nie żarty, parzy w stopy. Dali w okno, brzęk, uciekła. Tylko, że palce popiekła, nader szczęśliwa. Tak to zwykle z małpą bywa. Dzień głośnego czytania. Mam na imię Martynka Gębusia. Przeczytam państwu fragment Ani z Zielonego Wzgórza. Rozdział 3. Maryla Cuthbert jest zdumiona. Słysząc, że Mateusz otwiera drzwi, Maryla pośmiesznie wybiegła mu na spotkanie. W tej samej chwili wzrok jej padł na dziwaczną istotę. W kusej, burej sukience, z ogniście rudymi warkoczami i rozradowanymi oczami. I stanęła jak wryta ze zdumienia. Co to ma znaczyć, Mateuszu? Wykrzyknęła. A gdzie jest ten chłopiec? Nie było tam żadnego chłopca, tłumaczył się Mateusz zakłopotany. Tylko ona. Wskazał na dziewczynkę i dopiero teraz zdawał sobie sprawę, że nie zapytał jej, jak ma na imię. Jak to? Nie było go tam, upierała się Maryla. Przecież miał być. Poprosiliśmy panią Spencer, żeby przywiozła nam chłopca. Owszem, ale z jakiegoś powodu nie zrobiła tego. Przywiozła tylko tę dziewczynkę. Rozmawiałem z zawiadowcą stacji. Nie mogłem zostawić dziecka na noc na dworcu, nawet jeśli znalazło się tam przez pomyłkę. Więc przywiozłem ją do domu. Dobre sobie! Wykrzyknęła Maryla. Podczas tej wymiany zdań dziewczynka stała nie odzywając się i przenosząc wzrok z Maryli na Mateusza i z powrotem. Już się nie uśmiechała, jakby dotarł wreszcie do niej sens toczącej się nad jej głową rozmowy i nagle rzuciła na podłogę swoją drogocenną walizkę. Zrobiła kilka kroków w głąb kuchni i zawołała: nie chcecie mnie, bo ja nie jestem chłopcem. Wiedziałam, że nie będziecie mnie chcieli. Znam to. Nigdy, nikt mnie nigdy nie chciał. To było za piękne, żeby mogło być prawdziwym. Powinnam była się tego spodziewać, bo kto by mnie zechciał? I co ja teraz zrobię? Pewnie się utopię we własnych łzach. Jak powiedziała, tak zrobiła. Usiadła na krześle, zakryła buzię rękami i wybuchnęła płaczem. Maryla i Mateusz spojrzeli na siebie z przestrachem w oczach. Ani ona, ani on nie wiedzieli, co zrobić, ani co powiedzieć. W
końcu Maryla odezwała się. Uspokój się, dziecko! Przecież nie ma o co tak lamentować. Dziewczynka podniosła głowę. Twarz miała zalaną łzami, a usta drgały jej od tłumiącego szlochu. Nie ma o co? Ciekawe, czy pani by nie płakała, gdyby jako sierota przyjechała do jakiegoś domu, myśląc, że od tej pory jej będzie to jej dom. A tam powiedzieli pani, że nie chcą pani, bo woleliby jakiegoś chłopca. Och, to najgorsza chwila w moim życiu! Coś na kształt uśmiechu, dawno nieobecnego, zagościło na chwilę na twarzy Maryli, a łagodząc jej surową minę. No, ale nie płacz tak. Przecież nikt cię stąd nie wygoni w noc. Zostaniesz tutaj, aż wyjaśnimy to nieporozumienie. Jak się nazywasz? Wahanie pojawiło się w oczach małej. Może mnie pani nazywać Kordelią? Zaproponowała szybko. Nazywać cię Kordelią? Tak masz na imię? No, nie zupełnie, ale chciałabym nazywać się Kordelia. To brzmi tak uroczyście. Nic nie rozumiem, skoro nie nazywasz się Kordelia. To jak masz na imię? Ania Shirley, przyznała niechętnie dziewczynka. Ale tak bym chciała, żeby pani mnie nazywała Kordelią. Przecież pani jest wszystko jedno, jak będzie mnie nazywać. Skoro i tak mam tu zostać tylko trochę. Anna to takie pospolite imię. Maryla była mało romantyczna. Pospolite czy niepospolite? Anna to ładne i skromne imię, oznajmiła rzeczowo. Nie musisz się go wcale wstydzić. Nie wstydzę się go, tłumaczyła dziewczynka. Tylko bycie Kordelią bardziej mi się podoba. Lubię sobie wyobrazić, że tak mam na imię. Kiedy byłam mała, podobało mi się Geraldyna, ale teraz sądzę, że Kordelia to najpiękniejsze imię na świecie. Ale jeśli pani woli nazywać mnie Anną, to niech to będzie raczej Ania, nie Andzia. Dobrze? Dzień głośnego czytania. Mam na imię Anna Zajączkowska i przeczytam fragment Kura Adela. 3 kwietnia Kura Adela dostała od kuzyna w prezencie wielką księgę krasnoludków. Natychmiast zanurzyła w niej dziób i zaczęła czytać. Krasnoludki są małe i miłe, mają kilka centymetrów wysokości i czerwone ubranka. Ważą tyle, co 5 kredek związanych kokardką. Składają się z głowy, brzucha, pleców, pupy, rąk, nóg i uszu. Lubią kąpać się z kijankami i robić konfitury z kasztanów. Kiedy poczują zapach kiszonej kapusty, zaciskają na nosie klamerkę. Potrafią położyć się na kaktusie i kichnąć tak głośno jak krokodyl. Kilka razy w roku są kapryśne. Wstają wieczorem, a idą spać o świcie. Żyją bardzo, bardzo długo. Najstarszy krasnoludek ma 1300 lat. Ich ulubione smakołyki to kapary, kokosowe kulki i karmel. Ja też lubię kokosowe kulki, zawołała kura i czytała dalej. Krasnoludki mieszkają prawie w każdym domu. Najczęściej budują swoje mieszkanie w norce, pod podłogą, blisko pieca. Przepadają bowiem za ciepłem i za zapachem drewna. Jeśli chcesz sprawdzić, czy w twoim domu jest choć jeden taki malec, postaw wieczorem obok pieca talerz z kilkoma kaparami i kokosową kulką. Pusty talerz o poranku będzie oznaczał, że masz małego sąsiada i że zjadł śniadanie. A jeśli smakołyki pozostaną na talerzu, nie martw się, tylko napisz ogłoszenie. Wynajmę mieszkanie krasnoludkowi za darmo. Ciekawe, czy u mnie mieszka krasnoludek, zastanawiała się Adela i już nie mogła się doczekać wieczoru. Kiedy wreszcie nadszedł, położyła przy piecu talerz ze smakołykami i wlazła pod kołdrę. Dzień głośnego czytania. Mam na imię Kacper. Ple, 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 ple.
Głos pani Katy Toporskiej brzmiał monotonnie nad głową koszmarnego Karolka, który wykonywał w swojej książce do matematyki serię rysunków krokodyli pożerających pyszne przekąski składające się z kolejnych części ciała jego wychowawczyni. Ciach! Poszła sobie głowa. Mach! Dobranoc nogi. Chrup! Żegnajcie obie ręce. Mniam, mniam. Na obliczu krokodyla z rysunku Karolka pojawił się wielki, syty uśmiech. Ple, 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 książki ple, 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 czytamy ple, 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 nagroda ple, ple. Nagroda? Koszmarny Karolek na chwilę przerwał swoje gryzmały. Co za nagroda? Wychrypiał na cały głos. Ciszej, Karolu, powiedziała pani Kat Toporska. Koszmarny Karolek podniósł rękę do góry i krzyczał dalej. Co za nagroda? Karolu, gdybyś tylko troszkę uważał, zamiast bezmyślnie gryzmolić, na pewno wiedziałbyś, o co chodzi, powiedziała pani Kat Toporska. Koszmarny Karolek naburmuszył się. No tak, typowy nauczyciel. Gdy na tyle jesteś zainteresowany tym, co mówi, że zadajesz mu pytanie, to właśnie wtedy nie ma ochoty ci odpowiedzieć. Zatem wszyscy uczniowie, tak jak już przed chwilą powiedziałem, lecz niegrzecznie mi przerwano, tu pani spojrzała na Karolka, będą mieli dwa tygodnie na przeczytanie jak największej liczby książek na nasz szkolny konkurs czytelniczy. Uczeń, który przeczyta najwięcej tytułów, zostanie zdobywcą wspaniałej nagrody. Naprawdę wspaniałej. Zapamiętajcie jednak wszyscy. Obowiązkowe sprawozdanie z każdej lektury na piśmie. No tak, konkurs czytelniczy. Na samą myśl Karolek osunął się na krzesło. A niech to. Czytanie było ciężką, wyczerpującą pracą. Samo obracanie stron powodowało u niego stan omdlenia. Dlaczego nie mogli wymyślić naprawdę zabawnych konkursów, takich jak na przykład komu głośniej burczy w brzuchu, albo kto wydaje najprzenikliwszy pisk, czy kto zna najbardziej brzydsze słowo na świecie. Koszmarny Karolek z pewnością wygrałby każdą konkurencję, ale nie, pani Kat Toporska nigdy przenigdy nie mogła wymyślić śmiesznego konkursu. Za żadne skarby nie weźmie udziału w konkursie czytelniczym. Zostanie skazany na patrzenie, jak jakaś najmniej zasługująca osoba w postaci mądrej misi czy lotnego lola pomacha mu przed oczami wygraną, a on będzie samotnie siedział w ostatniej ławce bez najmniejszego wyróżnienia. To niesprawiedliwe. A jaka jest nagroda? Spytała wredna Wandzia. Na pewno coś w rodzaju wiecznego pióra, pomyślał koszmarny Karolek. Albo co gorsza, ilustrowany słownik i pamiątkowy dyplom. Słodycze! Wykrzyknął chciwy Henio. 1 000 000 funtów! Wrzasnął ordynalny Olo. Ubrania! Krzyknęła czarująca Czesia. Deskorolka! Krzyknął karatek Krzyś. Chomik! Powiedział radosny Rudolf. Cisza! Zagrzmiała pani Kat Toporska. Nagrodą jest rodzinny bilet do nowo otwartego tematycznego parku rozrywki. Koszmarny Karolek wyprostował się w swojej ławce. Tematyczny park rozrywki? Czad! Karolek kochał parki rozrywki. Diabelskie koła, zjeżdżalnie wodne, cukrowa wata. Jego skąpi podstępni rodzice nigdy przenigdy nie zabierali go do parków rozrywki. Nie, oni ciągnęli go do muzeów albo wlekli na bezlitośnie pierwsze wędrówki. Ale kiedy wygra ten konkurs, będą musieli go zabrać do takiego parku. Musi zdobyć tę nagrodę. Musi i koniec. Tylko jak wygrać konkurs czytelniczy bez czytania książek? Czy komiksy się liczą? Spytał ordynarny Olo. Serce Karolka zabiło mocniej. Był królem komiksów. Konkurs czytania komiksów wygrałby natychmiast. Ptasie oczka pani Kat Toporskiej wbiły się w twarz Ola. W żadnym wypadku, wrzuciła z siebie stanowczo. Misiu, jak myślisz, ile książek mogłabyś przeczytać na nasz konkurs? 15, oznajmiła mądra misia. A ty, Lolu? 18, oświadczył lotny Lolo. 19, dodała misia. 20, przebił Lolo. Koszmarny Karolek uśmiechnął się. Dopiero się wszyscy zdziwią, gdy on wygra konkurs. Zacznie czytać natychmiast, jak przyjdzie do domu. Koszmarny Karolek wyciągnął się wygodnie w czarnym fotelu i włączył telewizor. Miał jeszcze mnóstwo czasu na czytanie. Zacznie jutro. Wtorek. 5 nowych komiksów. Czad. Przeczyta je szybciutko, a to całe czytanie odłoży na troszkę później. Środa. Hurra. Maksio Mutant. Wersja specjalna. Jego ulubiony program do czytania musi zabrać się później. Ordynalny Olo musiał akurat przyjść z nową grą komputerową Zgniataj i zmiataj. Zatem Karolek całe popołudnie zgniatał i zmiatał.
Zgniatał i zgniatał. Piątek. Uch, koszmarny Karol był wyczerpany długim, ciężkim tygodniem pracy. Wszystkie książki przeczytam jutro, pomyślał w końcu do zakończenia konkursu jest jeszcze mnóstwo czasu. Ile książek przeczytałeś, Karolku? Spytał doskonały Damianek, odrywając się na chwilę od czytania. Setki tysięcy, skłamał Karolek. Ja przeczytałem 5, z dumą oświadczył doskonały Damianek, z całej klasy. Jesteś po prostu genialny, powiedział Karolek. A ty jesteś zazdrosny, stwierdził Damianek. Tak jakbym kiedykolwiek poniżył się i był od ciebie zazdrosny, larwo. Szyderczo uśmiechnął się Karolek. Podszedł do kanapy, na której siedział Damianek. Co czytasz? Książkę pod tytułem Śpioszek czy ścioszek, odpowiedział Damianek. Śpioszek czy ścioszek. Tylko Damianek może czytać coś tak idiotycznego. A o czym to jest? Spytał Karolek, prychając. Och, to jest cudowna historia, odparł Karolek. Mały ludzik imieniem Śpioszek. Damianek nagle urwał w pół zdania. Dalej ci nic nie powiem, bo na pewno wykorzystasz to w naszym konkursie. Ale dla ciebie i tak jest za późno. Jutro jest ostatni dzień. Koszmarny Karol poczuł się, jakby ktoś wpakował mu serce sztylet po samą rękojeść. To niemożliwe. Jutro, że szybko i podstępnie nadeszło. Co? Jęknął Karolek. Jutro jest koniec konkursu? Tak, odparł Damianek. Trzeba było wcześniej zacząć czytanie. Nie można niczego odkładać na jutro, bo to źle się skończy. Milcz, krzyknął Karolek. Popatrzył wokoło dzikim wzrokiem. I co teraz? Musi coś przeczytać i to bardzo szybko. Daj mi to, wrzasnął Karolek, wyrywając Damiankowi książeczkę. Jak w gorączce zaczął czytać. Jestem sobie śpioszkiem czy ścioszkiem? Małym czy ścioszkiem? Powiedział śpioszek czy ścioszek. Wszystkie małe śpioszki wkładają śpioszki w groszki i myją. To szkodliwy Damianek wyrwał Karolkowi swoją własność. Nie dam ci, wrzeszczał Damianek, przyciskając książeczkę z całych sił do siebie. To moja książka. Karolek skoczył do przodu. Moja. Trach, mamusiu, piszczał Damianek. Karol podarł moją książkę. Mama i tata wbiegli do pokoju. Bijecie się o książkę? Spytała mama i usunęła się na krzesło. Nie wiem, co mam powiedzieć, szepnęła mama. A ja wiem, powiedział tata. Karolu, marsz do swojego pokoju. Świetnie, wrzasnął Karolek. Koszmarny Karolek chodził tam i z powrotem po swoim pokoju. Musi coś wymyślić i to szybko. No tak, w pokoju było pełno książek, wystarczy, że spiszę kilkanaście tytułów i sprawa załatwiona. Pi! I nad czym tu się myśleć? Nagle koszmarny Karolek przypomniał sobie przecież, o każdej książce trzeba coś napisać. Kurczę, pani Katoporska przeczytała niemal wszystkie książki świata. Na pewno wie, o czym jest Jurek Kangorek czy przygody czarodziejskiego Czajniczka. Musiał zatem skorzystać z opisów Damianka. Karolek zakradł się do pokoju Damianka. Na środku nieskazitelnego biurka leżał wykaz lektury Damianka na konkurs. Karolek go przeczytał. No tak, na pierwszym miejscu ulubione, ohydne nudziarstwo Damianka. Myszka jedzie do miasta. Przecież spaliłby się ze wstydu, zostrzając na konkurs te dzieci. Nene bzdury w tytule. Śpioszek czy ścieżek, czy myszka jedzie do miasta. Czego jednak się nie gobi dla całego dnia w parku rozrywki. Karolek bardzo szybko przepisał listą Damianka wraz ze stosownymi opisami. Hurra! Miał już 5 książek. Diabelskie koło, oto nadchodzę, pomyślał koszmarny Karolek. Teraz Karolek musiał poznać straszną prawdę. Książek Damianka było za mało, aby wygrał konkurs. Słyszał w szkole, że mądra misia przeczytała ich aż 17, gdyby tylko nie trzeba było oddawać opisów. Dlaczego pani Katoporska musiała znać każdą napisaną książkę? Nagle Karolek wpadł na genialny pomysł. Był tak genialny i błyskotliwy, a zarazem prościutki, że Karolkowi aż dech zaparło z zachwytu. Z pewnością istniały książki, których pani Katoporska nie znała. Tak, to takie książki, które do tej pory nie zostały jeszcze napisane. Koszmarny Karolek przyjrzał się swoje jeździe. Myszka jedzie do miasta. Mrożąca krew w żyłach przygody małej myszki w dużym mieście. Myszka spotyka się z pieskiem, kotkiem i kaczką. Dlaczego ta biedna mysz ma iść do miasta? Karolek bardzo szybko zaczął coś gizmolić na kartce. Myszka jedzie na wieś. Mrożąca krew w żyłach przygody małej myszki na dalekiej wsi. Myszka spotyka się z... Karolek na chwilę przerwał pisanie. Kogo można spotkać na wsi? Karolek nie miał
pojęcia. Zaraz, już wiem. Karolek dopisał szybko. Myszka spotyka się z owieczką i wilkowarkiem. Myszka jedzie na pustynię. Myszka odkrywa, że pustynia jest pusta. Myszka udaje się do klo. Mrosząca krew w żyłach. Perypetie myszki i jej notniczka. Teraz może jakaś mała zmiana, na przykład chłopczyk i jego świnka. Na przykład, o czym mogłaby być taka książeczka, pomyślał koszmarny Karolek. Pewnego razu był sobie chłopiec, który miał świnkę, bawili się razem codziennie. Pewnego dnia świnka zaczęła kwiczeć. Brzmi nieźle, powiedział Karolek. Następnie była kolejna świnka i jej chłopczyka. No oczywiście, chłopięca świnka, świński chłopczyk, chłopiec chory na świnkę, dwóch chłopczyków chory na dwie świnki. Karolek pisał i pisał za każdym razem cztery strony wykazem książek ich opisem, a od pisania aż rozbolała go ręka. Na chwilę przestał i policzył tytuły. 27! To było naprawdę coś! Pani Kat Toporska podeszła do podium na sali gimnastycznej. Koszmarny Karolek był tak przejęty, że z trudem oddychał. Musi wygrać i był tego pewien. Wszystkim należą się słowa uznania, oznajmiła pani Kat Toporska. Przeczytaliście tyle wspaniałych książek, jednak zwycięzca jest tylko jeden. To ja, pomyślał koszmarny Karolek. Zwycięzcą szkolnego konkursu czytelniczego, zdobywcą niezwykle cennej nagrody jest, koszmarny Karolek przygotowałby się wyjść na środek, Michalina, która przeczytała 28 książek. Koszmarny Karolek zamarł na swoim krześle, podczas gdy mądra misia dumnie kroczyła w kierunku podium. Mógł przecież dopisać jeszcze trzech chłopców, dwie świnki i nosorożca do swojej listy. I byłby pierwszy. To bardzo niesprawiedliwe. Jego ciężka praca poszła na manę. Gratuluję, misiu, porozpromieniła się pani Kat Toporska. W ręku miała wykaz misi. Przeczytałaś jedną z moich ulubionych książek. Beatrycze i Benedykt. Nagle pani Kat Toporska zamilkła. Ojej, misiu, przez pomyłkę dwa razy umieściłeś na swojej liście Beatrycze i Benedykta, ale to nic nie szkodzi. Nie, jestem pewna, że nikt nie przeczytał 27 książek. Ja przeczytałem, koszmarny Karolek krzyknął. Skacząc i tańcząc, machając rękami, koszmarny Karolek wbiegł na podium i zaczął nudzić. Park rozrywki, park rozrywki, park rozrywki. Oddawaj moją nagrodę, wychrypiał i wyrwał misi bilet z ręki. To moja nagroda, krzyknęła misia, wyrywając bilet z powrotem. Pani Kat Toporska spoglądała ponuro przed siebie, następnie skierowała wzrok na wykaz lektur Karolka. Nigdy nie spotkałem się z serią o chłopcu i świnkach, oznajmiła cichym głosem, bo to są australijskie książki, powiedział Karolek. Pani Kat Toporska spojrzała na niego, usiłując wywołać na bladej twarzy uśmiech. Mamy, jak się zdaje, gamist, powiedziała. Zatem każdy z was otrzyma rodzinny bilet do nowego parku rozrywki o nazwie Kraina Książek. Moje gratulacje. Koszmarny Karolek przerwał swój taniec zwycięstwa. Kraina Książek? Kraina Książek? Czyżby go słuch zawodził? A oto kilka z wielu atrakcji, które was tam czekają, powiedziała pani Kat Toporska. Zawody w czytaniu na czas, praktyczne zajęcia skorzystania z biblioteki, jak pięknie głośno czytać i wiele, wiele innych. Czyż to nie brzmi cudownie? Au! Powiedział koszmarny Karolek. Dzień głośnego czytania. Nazywam się Karol Sobczyński. Przeczytam fragment o złych humorach Elizy Orzeszkowej z książki o kobietach. Dziwne czasem bywają na świecie zdarzenia. Fenomenem tym są dość pospolite u kobiet naszych tak zwane złe humory. Otóż wyobraź sobie, droga moja, jeden z momentów takich. Połowa pracowitego dnia. Stół obiadowy. Tu będzie odpoczynek, gawędka swobodna i serdeczna. Cóż jednak, skoro jedna z osób, kółko domowe składających, dziś o tym wszystkim wiedzieć ani słyszeć nie chce. Ona dziś nikogo w ogóle widzieć i niczego wcale słuchać nie chce. Co się stało? Wczoraj, dziś nawet jeszcze była mowną, miłą, troskliwą, serdeczną. Czy co zaszło? Obraza, strata, choroba, zmartwienie? Daremnie pytać.
nie odpowiada. Ale otóż odpowiada. Cóż by stać się, co zajść by mogło? Nic wcale. Czuje się jak zawsze. Spodziewa się, że nic przykrego nikomu nie uczyniła ani rzekła. I rzeczywiście, nic się nie stało, nic nie zaszło, nic nie uczyniła ani rzekła. Zimno. Temperatura spada. Spada coraz niżej. Już jest na zerze. Mróz. Cóż się stało? Co nowego zaszło? Ależ nic wcale. Jest w złym humorze. Oto wszystko. Dzień głośnego czytania. Marek Twain, pamiętniki Adama i Ewy. Adam, poniedziałek. To nowe stworzenie z długimi włosami bez przerwy mi przeszkadza. Ciągle za mną łazi. Nie podoba mi się to. Nie przywykłem do towarzystwa. Chciałbym, żeby trzymało się pozostałych zwierząt. Mamy dziś pochmurny dzień. Wiatr wieje ze wschodu. Myślę, że czeka nas ulewa. Nas? Skąd przyszło mi do głowy to słowo? Ach, pamiętam. To nowe stworzenie stale go używa. Ewa, poniedziałek. Przez cały tydzień chodziłam za nim i próbowałam go poznać. Musiałam mówić za nas dwoje, ponieważ on był nieśmiały, ale wcale mi to nie przeszkadzało. Chyba był zadowolony z mojej obecności. Wiele razy używałam bardziej towarzyskiego zaimka my. To wyrażenie zdawało mu się schlebiać. Adam, sobota. Nowe stworzenie zjada za dużo owoców. Niedługo całkiem ich nam zabraknie. Znowu to nam. Tak często słyszałem to słowo, że sam zacząłem go używać. Dość mglisty poranek. Jeśli chodzi o mnie, to nie wychodzę w taką mgłę, w przeciwieństwie do tego nowego stworzenia. Ono wychodzi w każdą pogodę, a potem wraca z ubłoconymi stopami i bez przerwy gada. A kiedyś było tu tak przyjemnie i cicho. Ewa, sobota. Skoro tylko odkryłam, że potrafi mówić, znów mnie zainteresował, ponieważ ja kocham mówić. Mówię cały dzień, a nawet we śnie. Jestem ciekawym rozmówcą, ale gdybym miała jeszcze kogoś do rozmowy, byłaby ona podwójnie ciekawa. I gdybym tylko zechciała, trwałaby bez końca. Dzień głośnego czytania. Monika Czarnecka, przeczytam fragment książki Oddaj albo gień Olgi Rudnickiej. Sobota, 13 czerwca 2009 roku. Matylda starannie przeżuwała omlet. Myśl o przeżuwaniu omletu brzmiała równie dziwnie jak sama czynność. Omlet ma być delikatny, puszysty i powinien, naprawdę powinien rozpływać się w ustach. Smakuje ci, mamo? Zapytała z taką nadzieją w głosie Monika, że Matylda nie miała serca powiedzieć córce prawdy. Uśmiechnęła się dzielnie, przełknęła resztkę omletu i szybko popiła kawą, rozpuszczalną. Tej na szczęście nie dało się zepsuć. Ciekawy smak, odparła ostrożnie, wiedząc doskonale, że Monika nie poprzestanie na zdawkowym komplemencie. Nigdy nie jadłam omletu ze szpinakiem. I cukinią. Dodałam też tuńczyka. Tak, tuńczyk jest bardzo wyczuwalny. I suszone pomidory, te dwa smaki fajnie ze sobą współgrają, pochwaliła ją matka. A cukinia i szpinak? Dziewczynka przyglądała jej się uważnie. To był jeden z tych momentów, w których Matylda wolałaby mieć trochę mniej bystre dziecko. Tuńczyk przebija wszystko, więc może warto byłoby rozdzielić składniki na kilka przepisów? Co o tym sądzisz, moja droga? Włożyła do ust kolejny kęs omletu, by zjeść go jak najszybciej, póki jest ciepły.
Na zimno prawdopodobnie zabiłby jej kubki smakowe. Przydałoby się też trochę soli. Sól jest niezdrowa, oświadczyła z naganą w głosie Monika. Tylko wówczas, gdy je się jej za dużo. Jadłaś kiedyś ziemniaki bez soli? Matylda spojrzała na nią wymownie. Obie doskonale pamiętały fenomen kulinarny Romana. Niech ci będzie, zgodziła się łaskawie córka, wzdychając ciężko. Ale płatki owsiane zostają? Zdecydowanie zostają, odparła stanowczo. Płatki owsiane? Dodała też płatki owsiane? Zatem to płatki utkwiły jej między zębami. I gdzie do licha są jajka? Omlet bez jajek? Powinno o to zapytać? Przełknęła kolejny kęs i doszła do wniosku, że lepiej nie znać składników dania. Monice do nastolatki brakowało jeszcze kilku lat, zatem była zdecydowanie za młoda, by planować otrucie matki, która w dodatku jest zbyt biedna, bo opłacało się ją zabić dla uzyskania spadku. Chyba że jej córka to utajona psychopatka i chce ją uśmiercić dla własnej przyjemności. Lubisz zwierzątka, prawda? Zapytała niepewnie. Pająki też się liczą, mamo? Nie, pająki się nie liczą. No to lubię. Dlaczego pytasz? Chyba nie zamierzasz kupić mi pieska. Jestem zbyt niedojrzała emocjonalnie, by opiekować się istotą całkowicie zależną ode mnie, poinformowała matka. Tata i tak nie zgodziłby się na pieska. Uspokojona odpowiedzią Matylda westchnęła, przyłykając kolejny kęs stygnącego już omletu. A tak przy okazji, gdzie ojciec? Nadal siedzi przy komputerze? Nie, poszedł do wujka Wacka, bo ma jakiś problem z konfiguracją systemu. Z czym? Ja też nie wiem, co to znaczy, ale bądźmy ze sobą szczere, mamo. Rzuciła jej znaczące spojrzenie i dodała z powagą. Żadnej z nas to nie obchodzi. W kogo ty się wdałaś, dziecko drogie? Zdumiała się Matylda, przyglądając się córce blondynce z niebieskimi oczami. Włosy mam po tobie, tyłek po babci, a oczy po tacie. Charakter bardzo chciałabym mieć własny, odparła sucho Monika. Mam dopiero 10 lat, a ustawicznie jestem porównywana do krewnych, których na ogół nie znam. To niesprawiedliwe. I ku uldze Matyldy, która od czasu do czasu miewała podejrzenia, że ciało jej córki opanowała jakaś nadprzyrodzona siła, która tylko udaje dziecko, Monika tupnęła nogą jak zwyczajna dziewczynka pełna pretensji do całego świata. Przyzwyczajaj się, życie rzadko jest sprawiedliwe. Przełknęła resztkę śniadania i z zadowoleniem sięgnęła po kawę. Owo zadowolenie było dość prozaicznej natury i daleko mu było do stanu, który Matylda mogłaby określić jako satysfakcję z życia. Należy się cieszyć małymi rzeczami, bo nie umknęły ci te wielkie, sparafrazowała słowa wielkiego myśliciela, a może sama wymyśliła ten super cytat, lecz nie czuła się pocieszona własnymi przemyśleniami. Ostatnio coraz częściej robiła listę rzeczy, które dają jej szczęście. I od dłuższego czasu na pierwszym miejscu znajdowała się Monika, na drugim niezdrowe zainteresowanie cudzymi sprawami, na trzecim lody orzechowe. Matylda uznawała to za dość żałosne podsumowanie ponad 30 lat życia. Jeszcze 5 lat temu lista składała się z kilkunastu punktów, lecz czasem uległa skróceniu do obecnego kształtu. Pewnego dnia, czego Matylda obawiała się coraz bardziej, zostaną tylko dwa punkty, Monika i wnuki, które kiedyś pojawią się na świecie. Nie ma nic nudniejszego niż życie bibliotekarki, stwierdziła, szorując przypaloną patelnię. Dzień głośnego czytania. Nazywam się Edward Liwiński. Chciałbym Państwu przeczytać fragment książki Oskar i Pani Róża. Szanowny Panie Boże, brawo! Jesteś bardzo mocny. Nie zdążyłem jeszcze wysłać listu, a ty już dajesz mi odpowiedź. Jak ty to robisz? Dziś rano w świetlicy grałem w szachy z Einsteinem, kiedy Popcorn przyszedł mnie uprzedzić. Przyjechali twoi rodzice. Moi rodzice? Niemożliwe. Przyjeżdżają tylko w niedzielę. Widziałem samochód czerwonego Jeepa z białą plandeką. Niemożliwe. Wzruszyłem ramionami i dalej grałem z Einsteinem. Ale głowę miałem zajętą i Einstein zabierał mi wszystkie pionki, co mnie jeszcze bardziej rozdrażniło. A mówimy na niego Einstein nie dlatego, że jest bardziej inteligentny od innych, ale dlatego, że ma dwa razy większą głowę. Podobno w środku jest woda. Szkoda,
bo gdyby to był mózg, Einstein pewnie dokonałby wielkich rzeczy. Przerwałem grę, kiedy zorientowałem się, że przegram i poszedłem za popcornem do sali wychodzącej na parking. Miał rację, przyjechali moi rodzice. Trzeba ci wiedzieć, Panie Boże, że mieszkamy daleko stąd. Kiedy sam tam mieszkałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Ale teraz, kiedy już tam nie mieszkam, uważam, że to naprawdę daleko. Dlatego też rodzice odwiedzają mnie tylko raz w tygodniu, w niedzielę, ponieważ w niedzielę nie pracują. Ja zresztą też nie. Widzisz, że miałem rację, powiedział Popcorn. Co mi dasz za to, że cię uprzedziłem? Mam czekoladę z orzechami. Nie masz już galaretek truskawkowych? Nie. No to niech będzie czekolada. Oczywiście, nie wolno nam dawać jedzenia Popcornowi, ponieważ jest tutaj po to, żeby schudnąć. 98 kilo wagi w wieku 9 lat przy 1,10 m wzrostu i 1,10 m szerokości. Jedyne ubranie, w które się mieści cały, to amerykańska koszulka do gry w polo, a i tak paski cierpią na chorobę morską. A ponieważ ani ja, ani żaden z kolegów nie wierzymy, że kiedyś przestanie być gruby i żal nam go, bo wciąż chce mu się jeść, dajemy mu różne resztki. Co to jest jedna czekoladka w porównaniu z taką masą sadła? Jeżeli źle robimy, to niech pielęgniarki też przestaną wpychać w niego czopki. Wróciłem do pokoju i czekałem na rodziców. Z początku nie zdawałem sobie sprawy z upływu czasu, bo byłem strasznie zdyszany. Potem uświadomiłem sobie, że 15 razy zdążyliby już do mnie przyjść. Nagle domyśliłem się, gdzie są. Wymknąłem się na korytarz, kiedy nikt nie widział, zszedłem po schodach, a potem w półmroku dotarłem do gabinetu doktora Düsseldorfa. Bingo, byli tam. Zza drzwi dobiegły mnie głosy. Ponieważ zmęczyłem się schodzeniem, postanowiłem, zanim otworzę drzwi, odczekać kilka sekund, aż serce przestanie mi walić. I wtedy się wszystko wydało. Usłyszałem to, czego nie powinienem był usłyszeć. Moja matka szlochała, doktor Düsseldorf powtarzał. Zrobiliśmy, co w naszej mocy. Proszę mi wierzyć. A ojciec odpowiadał zdławionym głosem. Nie wątpię, doktorze, nie wątpię. Stałem z uchem przytkniętym do żelaznych drzwi. Nie wiem, co było zimniejsze, metal czy ja. Potem doktor Düsseldorf zapytał, czy chcecie państwo go ucałować? Nie będę miała odwagi, powiedziała moja matka. Nie powinien widzieć nas w takim stanie, dodał ojciec. I wtedy zrozumiałem, że moi rodzice to tchórze. Gorzej, tchórze, którzy biorą mnie za tchórza. Z gabinetu dobiegł odgłos przesuwanych krzeseł, więc domyśliłem się, że zaraz wyjdą i otworzyłem najbliższe drzwi. W ten sposób znalazłem się w szafie na szczotki, gdzie spędziłem resztę przedpołudnia. Bo nie wiem, czy ci wiadomo, Panie Boże, że szafy na szczotki można otworzyć od zewnątrz, ale nie od wewnątrz. Jakby bano się, że w nocy szczotki, kubły i szmaty do podłogi stamtąd prysną. W każdym razie nie przeszkadzało mi, że siedzę zamknięty w ciemnościach, bo nie miałem ochoty nikogo oglądać. A po tym, co usłyszałem, ręce i nogi odmawiały mi posłuszeństwa.